Cześć! Wczorajszego dnia już nic się więcej nie wydarzyło, więc teraz Vincent wraca z pracy następnego dnia i nadal czekamy. Dużo czekania jest w tej grze. Znaczy w tym rozdziale, w tej historii właściwie. No. I teraz znowu czekamy i czekamy i w ogóle. A w ogóle ten kąt mi przypomniał o jednym z komentarzy od was. Że tutaj jest barek i że tamten barek chyba teoretycznie powinien być tu. I to ma trochę więcej sensu. Ile? 7 tysięcy ten bar kosztuje? Mój Boże, czy on oszalał? Dobra, zjedz sobie swoje ulubione gotowe danie. Okej. Okay. Masz czasem takie wrażenie, że trzeba sprawdzić pocztę elektroniczną? Nie, bo nic nie dostaję. Ja to właśnie robię. Ale nie sprawdzasz poczty teraz, tylko nie palisz domu. No. Jak zjesz, to sobie sprawdzisz. Spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Przypadkowo udało mi się usłyszeć... Ten szarak to ma jakiś mega słuch. Ciągle zbiera jakieś dowody, nie wiadomo skąd. Ciągle coś słyszy poufnego. Tak. Przypadkowo udało mi się usłyszeć poufną rozmowę. Tak, mam pełną gębę jak ktoś. W której ktoś wtajemniczony w sprawę dyskutował o związku małżeńskim między Samantą i Jankiem. Tak, oboje faktycznie śmigają do ołtarza, jakby ujął to Grzesiek? Grzesiek ma super teksty. Samanta bierze ślub tak szybko? I to z moim głównym rywalem? Muszę ją zaprosić i upewnić się, że nie robi tego tylko po to, żeby znaleźć mi za skórę? Czy ty jesteś jakiś nienormalny? Weź ty, daj sobie spokój, co ty? Idź se usiąść, może ochłoniesz trochę. No nie! No czy ty zidiociałeś do końca już, człowieku? W tej historii tak bardzo mi się nie podoba, że muszę podążać za tymi celami, bo są takie głupie czasami, że po prostu szok. Nie mam nic lepszego do roboty, będę niebawem. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu zapraszając ją tutaj. Popełniasz ogromny błąd, Vincenty. To jest bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Jesteś kompletnie nieodpowiedzialny. Zmartwienie. A co ona tu? Nadal wygląda jak twoja siostra. Vincenty, miałeś już swoją szansę ze mną. Czego chcesz? Nie. Mów do ręki. Co wy? Potrząśnij głową. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to po prostu to powiedz. Nie rozumiem. Ale co ty chcesz jej niby powiedzieć? Przecież to już jest skończone, a Natalia? Wczoraj się całowałem z Natalią w wannie. Chyba ją to znudziło. A, no, to fajnie. A miała chociaż ciuchy na sobie? Samanto, gratuluję zaręczyn. Mam nadzieję, że ułoży ci się z Jankiem. Chcę się tylko upewnić, że nie robisz tego po to, by mnie zranić. Świat nie kręci się wokół ciebie, człowieku! Nigdy nie potrafiłeś samodzielnie podejmować decyzji, Vincenty. Myślisz, że możesz mnie porzucić dla biednej dziewczyny z baru kawowego? Nie wiesz, co robisz? To co, Natalia jest jakaś zła, czy coś? Przebiłam się ramię! Mam tego dość, zaraz ją wyproszę. Ale że co, że to... O tym niepodejmowaniu decyzji, że będziesz tego żałował i coś tam? Dobra, nara. O Boże. Co ty? Samanto, próbowałem być dla ciebie miły, ale nie pozwolę, żebyś mówiła o Natalii w ten sposób. Myślę, że powinnaś już wyjść. Ale co on? Przecież ona nic takiego nie powiedziała. Nie, dużo gorsze rzeczy mogła powiedzieć. Uwierz mi. Wyganiasz mnie? I to dla tej kawiarki? Co? Och nie! Chyba nie powiedziałeś tego poważnie! Ja ci pokażę, padalcu.
Nikt nie traktuje w ten sposób Samanty przykrywki i bezkarnie. Samanta, co robisz? Ach, tak, chcesz dać sobie ze mną spokój? No to patrz. Okej. Co mu tam znowu zepsujesz? Weź! A w ogóle to on ma dwa ekspresy do kawy. Teraz dobrze. To fajnie, dzięki. Doceniam. Samanta, co się z tobą dzieje? Wynoś się z mojego domu albo zadzwonię na policję. Skoro chcesz podkręcić temperaturę, przyniosłam zapałki? O nie, ona spali mu dom? No ja mówiłam Ja mówiłam już tyle razy, nie spal domu i co? Podobanie się. Naprawdę? Nie no, weź, uciekaj gdzieś. O Boże. Feniks, Feniks? Nie, Felix, Feniks. To na pewno nie jest przypadkowe nazwisko. Strażak, który się nazywa Felix, Feniks. No nie wierzę w to. Ciekawe, czy w angielskiej wersji też się nazywał Phoenix. Felix, Phoenix. W sumie pewnie tak. Całe szczęście, że już po wszystkim Samantha to chodzący kataklizm, ale nareszcie poszła sobie na dobre i mogę już o niej zapomnieć. No to mogłeś zapomnieć, nie zapraszając jej tutaj. Nie wiem. Boże. Nie, no może nie naprawię tego. W ogóle to ten ekspres do kawy to ci nie jest do niczego tutaj potrzebny. Lepiej ten postawić tutaj. Ja to zamiast zastępować te obiekty, to wstawiam nowe i stoją sobie obok siebie. Nie wiem, czy pod hydraulika będziesz dzwonił? O tej porze to i tak nie przyjdzie. Będziesz musiał do rana poczekać. Ty masz jakieś... Masz niby dwa punkty techniki, to powinieneś chyba naprawić. Myślał o pieniądzach, więc chyba stwierdził, że lepiej będzie zapłacić komuś za to. Okej. Co znowu za przesyłki? No nie! Rany ostro musieliście tu imprezować? Serio? Ja nie mogę. Musisz mieć wspaniałą dziewczynę. Przyniosła ci te wszystkie świetne rzeczy? Nie podoba mi się coś tutaj. O Boże! Do gitary przypięty jest liścik. Drogi Wicku, będę cię kochać zawsze. Po spotkaniu z tobą nie potrafię już myśleć o innych facetach. Tylko dzięki tobie jeszcze nie zwariowałam. Tak się cieszę, że zostanę twoją żoną. Co? Nie mogę się doczekać, gdy zagrasz dla mnie na tej gitarze. Można ją podłączyć bezpośrednio do wieży? Tak bardzo cię kocham, skarbie buziaczki Samantha. Co? To już nie jest moja dziewczyna. Jak to się stało, że na początku była tak miła, a teraz wznieca pożary w moim domu? Idź się umyć. O Boże. Okej. I oczywiście musi wypić ze 4 drinki po takich wrażeniach. No i na kacu do pracy pójdziesz? Ech. No nie, no! No naprawdę, Michale Kosmosie? Ja to mam jakieś wyjątkowe szczęście do tych złodziei i tych pożarów i tego wszystkiego. No i stół bilardowy zaraz zabierze i tyle będzie. Czy był już włamywacz w tej historii? Chyba nie. To u Reni był, a tutaj chyba nie było jeszcze. O Boże. Boże, ten Vincenty to jest wyjątkowy pechowiec. Jakbym go zrobiła w trójce, to bym mu zrobiła cechę pechowiec, zdecydowanie. A nie, przecież był włamywacz w tym odcinku, gdzie ja dźwięki podkładałam. No tak. Już właśnie mi się przypomniało. Jak on się tak zaśmiał, to mi się przypomniało, że tam on się też tak zaśmiał. I ja się śmiałam z tego, że się zaśmiał, a tam nie było słychać, że on się zaśmiał. Tak jest. Dobra, idź spać tam. No, zadzwoniłeś po tego... Nie zadzwoniłeś po tego hydraulika. Dobra, rano zadzwonisz. Bo masz dostał... Dobra, dostałeś 500, okej. No tak, przecież robiłam wi-wi-wi-wi-wi-wi, jak był alarm. Jak ja mogłam o tym zapomnieć? Dobra, wyjdź może z tego domu po prostu.
Tak, do pracy zaraz idziesz. Nie, wyrzuć sobie gazetkę. Nie czytaj, bo będziesz musiał do pokoju wejść znowu brudnego. No już helikopter leci, no już. No, mówiłam. No, naprawdę? No ciekawe, co nas dzisiaj czeka. Może zadzwoń do Natalii, bo samotny jesteś trochę. I pewnie się okaże, że skończy rozmawiać z Natalią i trzeba będzie zadzwonić do Natalii. Na pewno. O, Grzesiek przyszedł, okej. Okay. Coś się dzieje. Stary, słyszałeś o miesiącu miodowym Samanty i Janka? Ale że co? Nie, nie obchodzi mnie to, Grzesiek. Naprawdę? Grzesiek. Och, więc nie słyszałeś, że firma Janka ma problemy i przyjechał tu, by zobaczyć, co się dzieje? Okej. O Boże. No tak, okazuje się, że po sukcesie twojego satelity wielu inwestorów wycofało się ze wspierania BitTechu. Czy tam Techu, czy tam coś. Wzięli i zwinęli się w ciągu jednego wieczora? Ha. Dobrze, że do tego nie muszę dźwięków podkładać. No tak, mam jutro randkę z Aleksandrą, więc muszę już iść. Aha, życz mi szczęścia, mistrzu, wychodzę, a tobie dzwoni telefon. No tak, oddzwoniła, bo przerwałeś gadanie. Vincent? To nie tylko ja się mylę! Tu Natalia, możemy się spotkać w galerii handlowej? Widziałam tam niesamowity kijek do skakania. Musisz go wypróbować? Kijek do skakania? Co? Cieszę się, że dzwonisz. Serio, gadaliście zanim Grzesiek przyszedł. Pewnie zaraz przyjadę do Galbeły. Okej. Dobrze znowu cię zobaczyć, Vincenty. Och, jak słodko. To wy nie byliście zauroczeni wcześniej? A mieliście dwa pierwsze pocałunki i jeszcze obściskiwanie się w wannie? I okej. Zamierzam czule wycałować całe ramię Natalii? Wow. Jak szczegółowo. Po ramieniu. A jak ma włosioną rękę? O Boże. No i wkurzony. O, no już po tobie, Vincenty, zakochała się. Koniec. A ty prawie też. O nie! Co tu się zadziało? No, oczywiście Samanta musiała tu być. Przeczuwałem, że nie uda mi się dziś wyjść, unikając widzenia się z Samantą. Tak czy inaczej, wieczorem będzie kłótnia. Równie dobrze mogę sam ją wywołać? No czy naprawdę... O Boże, Vincenty! Ty to jesteś taki drama queen, że ja nawet nie. Pokłóć się z Samantą, no czy naprawdę? Let it go! Wow, co za moment. Let it go, coś tam... irytuj? Kłóć się, chyba? Najpierw musiał odpocząć trochę na ławce, zanim... i o pieniądzach myśli. Naprawdę? Piłka. Słyszałem, że mieliście dość niespokojny miesiąc miodowy, bo nie wzięliście piłki ze sobą na plażę. Więc mam dla was propozycję. Nie wtrącajcie się w sprawy moje i Natalii, a odwdzięczę się tym samym. No, w porę. Serio? O Boże, dobra, idź od niej. Idź. Gdzie ta Natalia? Idź do Natalii tutaj. Nie rozmawiaj z moją żoną w ten sposób, Wicek. O nie, za się pobiją. To zniewaga. Popchnę Janka i pokażę mu, co naprawdę myślę o nim i jego żonie. Let it go! Gdzie on jest? Aha, ten wkurzony. O Boże. Oni też w ogóle nie potrafią utrzymać tego temperamentu.
Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. Wow, jestem dumna z tego, jacy są spokojni w tej chwili. O, chyba jednak nie. Janku, pokaż Vincentemu, że... okej. Że nie pozwolisz, by traktował cię w taki sposób? No i tamte też się... No nie! O Boże. Piękne. Po prostu piękne. Co za piękny shot. Natalia nieźle nawet w tej spódnicy dała radę. O Boże, jakie to piękne. No i co teraz? Niech to będzie dla ciebie nauczka, Samanto, przykrywko. Widzę, że to was podsyciło nieźle. Gdy zadzierasz z Vincentem, zadzierasz także z Natalią zdobycz. Nie powinna być zdobyczą? Chyba nazw... Gdzie ty jej patrzysz? Naprawdę im pokazaliśmy, ależ oni mają tupet. No, a nazwiska nie powinno się odmieniać czasem? No, nieważne. Myślę, że najlepiej będzie, jak się teraz pożegnamy. Jezu, ale mam chrypę. Może przyjdę jutro około 8 wieczorem, co ty na to? Świetny pomysł, wobec tego do zobaczenia jutro. Okej. Chyba widziałem już wszystko, co Galeria Arkadyjska ma do zaoferowania. Lepiej już wrócić do domu. A co z tym kijem do skakania? O Boże, on się chce zaręczyć. Muszę się postarać, by następna randka z Natalią była naprawdę wyjątkowa. W ten sposób przeproszę ją za wczorajszy wieczór. Okej. Nie poszło zbyt dobrze. Jakby to powiedział Grzesiek, mogłem nie wstawać z kanapy? Tekst Grześka. Cudowne. O Boże, no... Samanta przykrywka zamówi... A to... To ona zamawiała te wszystkie rzeczy, które przychodzą? Czy to on zamawiał? Większość, oprócz lodówki. Co? A, i tę gitarę, co ci dała. O, jaka fajna. Dobra, tam bierzemy tak czy siak. Jak już twoje pieniądze wydała, to wiesz. To chociaż sobie skorzystaj z tego. No tę starą gitarę to można gdzieś zostawić w sumie. Szkoda wyrzucać, czy tam sprzedawać. Można mieć przecież dwie. Albo i 10. W Sims 3 jest taki koleś, ten... jak on się nazywał? DeAndre Wolf chyba? Który miał takie gablotki i tam były gitary różne, bo on był takim rockmanem i to było chyba w Twinbrook, moje ulubione miasto. Tak, i miał takie gablotki i tam stały sobie gitary różne z różnymi wzorami, różne kształty i w ogóle. Także to było bardzo fajne, bardzo mi się podobał jego dom. Okej, konfrontacja pomiędzy mną, Samantą i Jankiem, ale to nie było wcale tu. Ha, 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 ha. A jakim cudem niby miałoby być tam? Przecież oni byli tam zaraz za granicą parceli. No nic. Nie była najprzyjemniejsza, ale dobrze wiedzieć, że Natalia da sobie radę. Nie wydawała się tym zbyt wstrząśnięta, z czego bardzo się cieszę. Ale tak czy siak chcesz ją przepraszać? No dobra. Cicho, zagraj się na nowej gitarze. Gitara jak gitara, tylko tyle, że w flagę brytyjską. A ta lodówka to coś robi więcej oprócz tego, że jest lodówką? Śpiewa i tańczy? A ile ona w ogóle kosztuje? Jezus Maria, 8 tysięcy za lodówkę. Jaki ja bym miała komputer za to, Boże. Czekaj, bo telefon ci dzwoni. No to pewnie Ziuta albo ta Blondie. No pewnie, że Blondie. Ziuta już przestała dzwonić. Przykro mi trochę. Lubię Ziutę. Natalia wspomniała, że będzie tu o 18. Chciałbym zrobić dla niej coś wyjątkowego. Już wiem. Zagram na gitarze. Muszę trochę poćwiczyć z gitarą. Nie chcę jej przepłoszyć. Jest takie słowo? Powinienem także wziąć prysznic, zanim tu przy... To mi śmierdzi bardzo. To mi się nie podoba. Nie będziesz grał na gitarze od Samanty. Nie, no pewnie musi. I pewnie musi go... popieścić prunt, skoro ma brać prysznic, zanim ona to przyjdzie. Nie, to jest oczywiste dla mnie. A, to w sumie jeszcze zdążysz sobie coś zjeść. Tosta z serem sobie zrób. No nie, no wiedziałam, no. I będziesz musiał znowu prysznic brać.
O Jezus. Czy tu jest za każdym razem, przepraszam, 70% szans na to, że będzie albo pożar, albo włamywacz? I tak to zjesz, bo nie ma czasu. Dobra, w sumie to... Już jest 18, to musisz wziąć prysznic. O, Wincenty! Ogarnij się. No i co? Udoskonalić grę na gitarze? To ja nie wiem, o co to chodzi. I w gadkach. Nie mogę zaprosić Natalii, skoro umiem grać tylko w laskotek na płotek. Ty masz 8 punktów kreatywności, ty kretynie! Muszę do jutra popracować nad chwytami gitarowymi? Ale przecież... Czy ty słyszysz, jak ty grasz w ogóle? Rozwiń wystarczająco wysoką umiejętność gry na gitarze. Czyli będę to robić 3 dni. No dobrze, ucz się. Już? Moja wersja bądź moim tosterem miłości, zwaliąc. Jeszcze nigdy nie dałem z siebie tak wiele w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że pachnę równie cudownie, jak gram. Teraz jest o wiele lepiej. Ale jest już 22 prawie. I ubierz się. No nie, no wydaje mi się, że trzeba poczekać do jutra. No nie rób... O Jezus, naprawdę? Chyba trzeba do jutra do 18 poczekać. Ja to zawsze nie ogarnę czegoś. Albo pożar jest i wszystko mi psuje. A, dajcie spokój. A teraz jeszcze wolne będzie miał... O Boże. Tyle czekania. Dobra, jesz kanapkę, pijesz kawę. I się szykujemy. No ale sprzątnij to, no weź. No i zaraz powinna być. A może odbierz ten telefon? Znowu ta blondi. O Jezu. O, no ciekawe. Oglądać telewizję. Przyjemniaczków sobie będziecie oglądać. No spoko. To był niesamowity odcinek, prawda? Ten sam, co zawsze jest w telewizji. Czy masz teleskop? Chciałabym zobaczyć tego satelitę, o którym tak wiele mówisz. O, ciekawe. Nie przypuszczałam, że były chłopak naprawdę porwał jej ciotkę? O! Ha! To brzmi znajomo! Ale ona już patrzyła przez teleskop wtedy, kiedy mieliście pierwszy pocałunek, który nie był pierwszym pocałunkiem. Bo gra mnie strollowała. Porwą ją kosmici? O rany, ale to jasne. To takie piękne. A ten co pójdzie do basenu. Ech. Można wejść w środek teleskopu? No, tak jakby. Spoko. Dobra, co teraz, pani Szczęko? Jezu, jak mruga to dopiero z... Piękna twarz. Byłbym zapomniał, ćwiczyłem grę na gitarze specjalnie dla niej. Mam nadzieję, że jej się spodoba. I w tych gadkach teraz będziesz ten... Teraz będziesz... Jeszcze po wyjściu z basenu to już cię na pewno porazi i będzie koniec twój. Wspaniała randka. On gra... Ona tańczy. Co? O Jezu. Och, Wincenty, nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze grać. Uwielbiam tę piosenkę, cokolwiek to było. Okej. Okay. No ładnie. Ja już wiem, co tutaj się będzie działo. O właśnie, no siema. No i co? Kiedy Samantha przyjdzie? Albo kiedy ktoś umrze? Natalia jest wszystkim, czego kiedykolwiek pragnąłem. She is everything I need that I never knew I wanted. Ciekawe, co powiedziałaby na to, gdybym ją poprosił, by wprowadziła się do mnie? Co ty masz znowu? O Boże, i będzie Samantha numer 2 znowu. O, teraz coś fajnego grasz romantycznego. No, to rozumiem. Zaproponuj wprowadź się.
No pa. Okej. Okay. 100 tysięcy ma, Boże. A ona podobno biedną kawiarką jest, czy tam kimś. Wincenty, z radością wprowadza się do ciebie, chociaż w sumie w porównaniu do milionów Wincentego to 100 tysięcy to jest nic. Jestem taka szczęśliwa, że wreszcie spotkałam tak wspaniałego faceta. Och. Natalio, tylko dzięki tobie nie zwariowałem w ciągu kilku ostatnich tygodni. Wincenty, cieszę się, że dzięki mnie twoje życie nabrało kolorów. To prawda, odkąd wróciłem po wystrzeleniu tego satelity, prześladował mnie pech. No, mało powiedziane. Aż do chwili, gdy pojawiłaś się w moim życiu. Och. Każdy jest kowalem własnego losu. Skoro jest tak pięknie, to może usiądźmy na trawniku. O nie! No Natalia, czy ty w Simy nie grałaś nigdy? Tak się nie robi. Jest wspaniale, cudowna dziewczyna i czyste, piękne niebo. O nie, 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 nie. Nie powinniście tego robić. Bardzo nie. W powietrzu unosi się miłość. Jej żar płonie, o Jezu. Jasno i mocno, cudownie będzie usiąść na trawie i pogapić się w gwiazdy. Bardzo mi się nie podoba ten pomysł. A ty w tych gadkach będziesz cały czas. Jak ona tam będzie umierać, albo ty. Ale gdzie wy? Gdzie wy macie? Ale to, a możecie razem? Czy chodzi o teleskop? Nie no, chyba. A, Boże, a, no tak, przecież ona jest teraz mieszkańcem, to można nią też... Dobra, gdzie to jest takie miejsce, gdzie można spokojnie umrzeć? To bardzo jest niedobry pomysł. No właśnie. O, no nie! Panie kosiarzu! Co pan narobił? No nie, no przecież Boże. Dobra, raczej będziemy błagać go. To straszne do tego... To mój własny satelita. Och, Natalio! Jeśli poproszę mrocznego kosiarza, może mi ją zwróci. Mój własny satelita. No bez kitu. O mein Gott. No już nie masz się. Ja nie mogę. Twoja prośba jest intrygująca, śmiertelniku. Dam ci to, co prosisz, ale pod jednym warunkiem. Zwrócę się na talię, jeśli porzucisz cały swój ziemski dobytek. Wow. Tego jeszcze w Simach nie było. Z pewnością cenisz ją bardziej niż własny majątek. A zatem umowa stoi? Można powiedzieć nie? Ale mnie korci. Nie, no dobra, tak. Dobrze więc, śmiertelniku, obyście oboje znaleźli szczęście w swym ubóstwie. Żegnajcie. No to się kosiarz wzbogacił. No, pieniążki nie zniknęły jeszcze, no i co? A co z tym? No i idzie śmieci wynieść. Simy. O Boże, no nie wierzę. No cóż, musiałem poświęcić swoją fortunę, ale jeszcze nie poświęciłeś. Dom i pracę, ale Natalia żyje i to jest dla mnie najważniejsze. Wiecie, zawsze przypuszczałem, że kiedyś będę bez grosza, przy duszy i dachu nad głową, ale sądziłem, że to będzie miało związek z jakimś wypadkiem przy pracy, a nie kobietą, którą kocham. Dopóki jednak jesteśmy razem, myślę, że wszystko będzie w porządku. Ale... Aha, nie masz pracy, ale masz swoje miliony. No to rzeczywiście dużo straciłeś. Chociaż historia Wincentego się tu kończy, moi drodzy, jest to zarazem początek długiego, pięknego związku. Teraz przeniesiesz się na podgląd otoczenia i gdzie znajdziesz Wincentego i Natalię w skrzyni rodzin. Aha, czyli w sensie, że oni jednak nie będą mieli pieniędzy potem? To ciekawa historia. Muszę przyznać, że to jest ciekawa historia nawet. W ogóle bawi mnie to, że... Jak tutaj dużo ludzi mieszka? Hełm. A, hełm to jest przykrywka. Okej, no to ma sens. Tu jest Mondrala. Jakie oni mają wielkie domy? Tu jest na przykład... A, no i jeszcze... Aleksandra Gwiazdka. To Grzesiek się z nią spotyka.
A to ciekawe. No ja mam, że to bardzo ciekawe. Bełkot. A, Klarysa Bełkot, no ją też znam. Okej. Okay. Tato ma taką chatę, kurde, no i co? I jeszcze na kasiorę leci? Ale ona tu sama mieszka, przecież ona ma męża podobno. Gorąca kochanka. No to już, no to koniec w takim razie. Sama nie wiedziałam, czy w końcu będzie koniec dzisiaj, czy nie. Ale coś kojarzyłam, że tych rozdziałów jest 12 albo 13, więc w sumie spoko. No to jeśli chodzi o samą fabułę, to o wiele więcej rzeczy mnie denerwowało w tej fabule, te idiotyczne rzeczy, które Vincenty chciał robić i rzeczy, które musiałam niestety robić. Ale poza tym to jest o wiele ciekawsza niż ta Reni, bo ta Reni to tylko... Chociaż nie, no w sumie tam było to porwanie ciotki i te wszystkie takie chore rzeczy jakieś. Ale ta mi się bardziej podobała. Tak, muszę przyznać. I też chętnie bym kontynuowała. Myślę, że będę sobie gdzieś tam poza nagrywaniem grać w tę historię, znaczy ten ciąg dalszy i w ogóle, bo mi się nawet podoba. No dobra, no to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście przez całą historię i wracamy do Reni zaraz. No to jestem bardzo zadowolona, oprócz tego, że oczywiście musiały być jakieś errory po drodze i w ogóle, bo ja nie umiem. No to dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie tego, jeżeli chcecie, czy niczego nie zmuszam i widzimy się w następnym, gdzieś tam, w czymś, kiedyś, pa!